prostu kolejny projekt uchwały Komisji Architektury. Praktycznie to samo, na tym samym terenie opinia do warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalnie 2 sztuki przy ulicy Aleksandry. Opiniuje się negatywnie, ta sama uchwała, to samo uzasadnienie co w poprzedniej, bo to na tym samym terenie. Dwie budowy będą. Trzy. A to składała pani Klinek, Tokarz Klinek. Anna Tokarz Klinek. I ja sądzę, że to jest mieszkanka ulicy na Kowórce. Bo tak mi się wydaje, że tą panią stamtąd znam. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymała. Przechodzimy do jeszcze jednej uchwały. Proszę bardzo, bym prosił pana przewodniczącego. Jest to na tym samym terenie, ściśle związane. Opinia do warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu maksymalnie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Aleksandry. Z tym, że dwa tutaj są, jest to 6-metrowe i 3, 14 i 16-metrowe. Na tym samym terenie powierzchnia zabudowy uszczelniona sięga 70%, więc to skandaliczne. To też pani Klinek. To Kaszlinek. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? To samo uzasadnienie. Jako pełnomocnik. Ale nie wiadomo, kto jest inwestorem. Wobec czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła punkt projekt Komisji Architektury.